Dolnośląskie Centrum Sportu prawie gotowe. Stan zaawansowania prac mamy na około 90-91%. Powiat rozdał pieniądze na organizację imprez. To wsparcie jest w wysokości 128 tysięcy. Akcja PIT, czas start. Rozliczamy się za rok 2021. Adrian Andruszkiewicz, witam i zapraszam na czwartkowy serwis informacyjny. Mieliśmy ostatnio przyjemność odwiedzić odnowioną Polanę Jakuszycką. Jej zmiana wiąże się przede wszystkim z powstaniem Dolnośląskiego Centrum Sportu. Byliśmy nie tylko przed budynkiem, ale mogliśmy także wejść do środka. Teraz wrażeniami chcielibyśmy podzielić się z Państwem. Dolnośląskie Centrum Sportu ma być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej. To tutaj organizowane będą zawody rangi krajowej, jak i międzynarodowej. Jednak zanim to nastąpi, prace na Polanie Jakuszyckiej muszą się zakończyć. Stan zaawansowania prac mamy na około 90-91%. Jak Państwo widzą w załączonym obrazku, mamy tutaj dosyć wysoką pokrywę śnieżną i tak naprawdę trochę prac zostało do wykonania jeszcze na terenach zewnętrznych i musimy czekać na połowę kwietnia, aż stopnieje śnieg, odmrozi się ziemia na odpowiednią głębokość, żebyśmy mogli zakończyć prace zewnętrzne przy nawierzchniach bitumicznych i chodnikach. W Dolnośląskim Centrum Sportu znajdą się pokoje hotelowe, hostelowe, sale konferencyjne, restauracja, siłownia, strefa spa, odnowy biologicznej, sauny, basen, szatnie, a nawet interaktywne centrum sportu. Na zewnątrz do dyspozycji przyjezdnych będą trasy biegowe, rowerowe, rolkarskie, boisko sportowe z bieżnią, a zimą świetnie przygotowane trasy biegowe i biatlonowe. Co najważniejsze, obiekt ma funkcjonować przez cały rok i będzie ogólnodostępny. Zdecydowanie przez cały rok. To jest nasze założenie, żeby ten obiekt funkcjonował i kojarzył się nie tylko z zimą, bo pierwsze skojarzenia Jakuszyce i Polana, no to oczywiście narciarstwo biegowe, Bieg Piastów i Justyna Kowalczyk, bardzo, bardzo nam to pasuje. Natomiast chcielibyśmy, żeby ludzie też kojarzyli nas z okresem letnim, gdzie mamy fantastyczne trasy na rowery i będziemy mieli swoją wypożyczalnię, gdzie będzie można wynająć elektryki, MTB, gravele. Będziemy przygotowani na każdy rodzaj sportu. W Dolnośląskim Centrum Sportu znalazło się miejsce na parking podziemny na 200 pojazdów. Jednak głównym środkiem transportu na Polanę Jakuszycką w przyszłości ma być kolej. Będziemy też przystankiem kolejowym, o którym mało osób wie, bo przy samym budynku będzie peron kolejowy, z którego tak naprawdę na trasy biegowe czy trasy rowerowe będzie około minuty spacerem. Także to będzie taka kolejna ciekawostka i uważam, że warto będzie się przestawić na kolej, żeby nie stać w co weekendowych korkach do Jakuszyc. Za to, aby na Polanie dużo się działo, odpowiedzialny będzie nowy dyrektor do spraw organizacji. Moja rola jest taka, żeby właśnie zbudować taką koncepcję funkcjonowania tego obiektu, żeby właśnie sportowcy czuli się tu dobrze, chcieli tutaj przebywać, trenować i żebyśmy mieli większe sukcesy na igrzyskach olimpijskich, sportach zimowych niż obecnie. Jestem przekonany, że ten obiekt będzie temu służył. Otwarcie obiektu planowane jest na czwarty kwartał tego roku. Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatu Karkonoskiego odbyło się wręczenie dofinansowań dla organizacji pozarządowych działających na jego terenie. Pieniądze mają wesprzeć imprezy kulturalne, sportowe, a także działalność turystyczną. Powiat Karkonoski co roku organizuje konkurs dla organizacji pozarządowych, które chciałyby otrzymać wsparcie finansowe na określone zadania. Powiat Karkonoski jak co roku z największą przyjemnością wspiera organizacje pozarządowe, które koncentrują swoją działalność na terenie naszego powiatu, organizując liczne imprezy, wydarzenia sportowe, turystyczne, kulturalne. Składając wniosek o dofinansowanie trzeba oczywiście spełnić pewne warunki. Weryfikację przeprowadza komisja konkursowa. Pod koniec roku ogłaszamy taki otwarty konkurs, gdzie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, które swoją aktywność wykazują na terenie powiatu. Jedną z organizacji, która otrzymała dofinansowanie, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Sudety Zachodnie. Pieniądze z powiatu wesprą organizację dwóch wydarzeń.
Pierwszym jest centralny zlot krajoznawców Czak 2022, drugim zaś rajd na raty. Jest to impreza non-profit i wpisowego nie bierzemy, jeżeli chodzi o rajd na raty. W związku z tym no, pieniążki są nam potrzebne. Oprócz tych dwóch imprez, które robimy tutaj i na które otrzymaliśmy wsparcie, zajmujemy się wieloma innymi rzeczami, między innymi znakujemy szlaki, prowadzimy szkolenia przewodników turystycznych, prowadzimy punkt sprzedaży wydawnictw i książeczek, weryfikujemy odznaki turystyczne, także jest tego trochę. Wsparcie otrzymał także International Capoeira Rise za Chełmie w Karkonoszach. Capoeira to praktyka kulturowa, która jest połączeniem walki i tańca. Dzięki dofinansowaniu osoby zainteresowane będą mogły spróbować swoich sił bezpłatnie. Przez pierwszą część roku, przez kilka miesięcy treningi u nas będą zupełnie za darmo. Także wszyscy chętni, którzy no, mieszkają w naszych okolicach i którzy już trenują lub ci, którzy chcieliby zacząć trenować capoeirę, mają teraz szansę robić to bez opłat. Nie jest to tak jak wejść do ringu bokserskiego, gdzie wiadomo, że no trudno tutaj o taką delikatność. Tutaj cała gra może przebiegać całkowicie bezkontaktowo, jeśli obie strony tego chcą. No i wielu capoeirystów w ten sposób właśnie ćwiczy. Dzięki temu też w capoeirze jest wyjątkowe to, że dużo rodzin ćwiczy razem, czyli ojciec z córką, córka z mamą, czasami nawet całe rodziny w komplecie. Wsparcie w tym roku otrzymało 11 podmiotów na łączną kwotę 128 000 złotych. Akcja PIT. Czas start. Tym razem podatnicy muszą rozliczyć się za rok 2021. W naszym materiale przypominamy, w jaki sposób można to zrobić. Są dwie możliwości rozliczenia się z fiskusem. Tradycyjna, papierowa oraz ta szybsza i łatwiejsza, elektroniczna. Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Tak naprawdę gotowe rozliczenie już tam na nas czeka. To przygotowane rozliczenie opiera się o PIT-11, czyli taką informację, którą uzyskujemy ze swojego zakładu pracy. Logując się przez stronę podatki.gov.pl albo bezpośrednio do e-Urząd Skarbowy, mamy możliwość zalogowania się do swojego zeznania i wypełnienia go. Możemy go zatwierdzić, możemy uzupełnić o należne nam ulgi, możemy również spróbować rozliczyć się wspólnie z małżonkiem albo w formie preferencyjnej dla osób samotnie wychowujących dzieci. Są trzy możliwości zalogowania się do tego systemu. Profil zaufany, logowanie się swoimi danymi identyfikacyjnymi, czyli kwotą przychodu za 2020 rok, za 2021 i kwotą nadpłaty z 2020 roku, podając wcześniej swój identyfikator, czyli PESEL albo NIP. Trzecia możliwość to skorzystania z zalogowania poprzez mObywatel. Złożenie zeznania rocznego w formie elektronicznej ma wpływ na to, jak szybko otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Po zatwierdzeniu rozliczenia otrzymamy go przed upływem 30 dni. Jeśli metoda elektroniczna przerośnie nasze możliwości lub umiejętności, zawsze można poprosić o pomoc pracowników Urzędu Skarbowego. Przypominam tylko, że do Urzędu Skarbowego wcześniej powinniśmy zarejestrować swoją wizytę, aby pracownik mógł się odpowiednio przygotować. Można również uzyskać informacje pod numerem telefonu Krajowej Informacji Skarbowej. Akcja PIT 2021 skończy się w tym roku 2 maja. Wcześniej, bo do końca lutego muszą rozliczyć się osoby, które składają PIT-28. Należy pamiętać, że termin złożenia deklaracji jest taki sam, jak termin uregulowania ewentualnej różnicy w podatku. A teraz zapraszamy na pozostałe informacje. Dzisiaj w naszym regionie było bardzo wiecznie. Niestety są już tego skutki. Przy Alei Wojska Polskiego drzewo spadło na samochód. Fotografię przesłał nam jeden z mieszkańców. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, do podobnego zdarzenia doszło również w Szklarskiej Porębie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzisiaj od godziny 8 do 14.15 strażacy interweniowali już 30 razy. Wyjazdy dotyczyły oprócz wcześniej wspomnianych powalonych drzew, także zerwanych linii energetycznych.
Zorka wystawiła na sprzedaż halę wraz z maszynami w starej części zakładu zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej w Cieplicach. Cena to 4 miliony złotych netto. Pod młotek trafiła działka o powierzchni ponad 14,5 tysiąca metrów kwadratowych i hale z zabudowaniami o łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. We wspomnianą cenę nie wlicza się park maszynowy. Zapytaliśmy władze Zorki, dlaczego zdecydowały się na sprzedaż starej części zakładu w Cieplicach. Oto ich odpowiedź. Ze względu na to, że spółka posiada w rejonie ulicy Spółdzielczej niezagospodarowane nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 6 hektarów, stanowiących bazę dla naszego dalszego rozwoju, została podjęta decyzja o przeprowadzeniu konsolidacji działalności produkcyjnej do jednej lokalizacji w Jeleniej Górze z ulicy Dworcowej 19 na ulicę Meblową 5. Na czas nieokreślony zamknięte zostało muzeum, które mieściło się w starej części zakładu w Cieplicach. Wyłączona z działalności nieruchomość wraz z budynkiem biurowym również mają zostać przeznaczone do sprzedaży. Tym samym w ponad 72-letniej historii firmy Zorka kończy się rozdział z udziałem cieplickiego zakładu. Władze spółki zapewniły nas, że wszystkim pracownikom zaoferowano pracę w nowej lokalizacji. W najbliższym czasie mieszkańcy Piechowic i osoby przejeżdżające przez to miasto muszą przygotować się na utrudnienia. Wszystko przez planowane prace modernizacyjne przy sieci kanalizacyjnej, które mają się rozpocząć już 28 lutego. Roboty odbywać się będą w ciągu drogi od skrzyżowania ulic Kryształowej i 1 Maja do przystanku Piechowice Górne. W związku z tym odcinek zostanie wyłączony z ruchu, a przejeżdżać nim będą mogli tylko i wyłącznie mieszkańcy zameldowani w gospodarstwach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej drogi. Ruch od strony Sobieszowa w kierunku Szklarskiej Poręby kierowany będzie przez Pakoszów do drogi krajowej nr 3. Zmieni się także przejazd autobusów MZK. Władze Piechowic i wykonawca robót przepraszają za tymczasowe utrudnienia. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Zapraszamy na jutrzejsze wydanie serwisu informacyjnego.